Zwolnijcie tłuste koty. Akcja. Ta lista tłustych kotów to jest zaledwie czubek Góry Lodowej. I Opolszczyzna jest jednym z takich województw, w których tłuste koty szczególnie dobrze się mają. Należy tutaj zacząć od milionera do zwalczania opozycji Janusza Kowalskiego. Chciałbym wymienić kilka spółek i kilka kwot, które zarobił, korzystając z tego, że jest płatnym, dobrze płatnym hejterem opozycji. Powiedział niedawno na pikniku rodzinnym 800+, że celem PiSu jest zwalczanie ubóstwa. Niemniej jednak to ubóstwo, które udało im się najlepiej zwalczyć, to jest własnego środowiska politycznego. Dlatego trzeba powiedzieć, że dzięki dobrej zmianie Kowalski zarobił 2 453 tysiące złotych. W 2015 roku w PGNiG-u 48 tysięcy złotych. Rolka już do nas powoli dociera. Jest tak ogromna, że nie zdołała się nawet do końca rozwinąć. Następnie w 2016 1 614 tysięcy złotych. Można przejechać po tłustych kotach z PiS. W 2017 512 tysięcy. Następnie wynagrodzenia w KGHM-ie. W 2017 56 tysięcy. W 2018 114 tysięcy. W 2019 105 tysięcy. Podkreślam, że to są tylko dane z dwóch spółek giełdowych i zaczerpnięte z oświadczeń majątkowych Janusza Kowalskiego. On sam twierdzi, że zarobił tylko 1 700 000. W rzeczywistości to jest 2 453 tysiące złotych. Pieniędzy, za które dzisiaj Kowalski zwalcza opozycję. Ale to nie są wszyscy z rodziny i z gatunku tłustych opolskich kotów PiS, bo mamy na tej liście również pana Marcina Ociepę, wiceministra obrony narodowej, który nie znalazł rakiety. I otóż jego żona zasiada co najmniej, czy zasiadała od 2019 roku w trzech spółkach. Elkom w Nysie, Agencja Rozwoju Nysy, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To są wszystko wysokie wynagrodzenia, to są wszystko układy, dzięki którym środowisko PiS-u się bogaci. I jako wisienka na torcie to jest siostra pani Wiolety Porowskiej, posłanki, liderki PiS-u na Opolszczyźnie, która została wicedyrektorem KRUS-u. Łącznie na tej liście, która jest tak ogromna, że nie zdołaliśmy jej nawet w całości rozwinąć, zostało jeszcze trochę, pociągniemy ją zaraz w stronę opolskiego rynku, znajdują się nazwiska i kwoty wszystkich tłustych kotów z PiS-u na łączną kwotę 350 milionów złotych. Wyobraźcie sobie Państwo, jaka to jest gigantyczna kwota dla jednego środowiska politycznego. Kiedy zapowiadali umiar, kiedy zapowiadali, że nie chcą takiej ojczyzny, która ma być dojona, okazuje się, że po prostu to wszystko, co mówią i robią, jest za miliony. To jest bulwersujące dla Polaków. Drożyzna, ubóstwo, wysokie rachunki za prąd z opłatą handlową, którą ostatnio nagłośniłem, 150 zł miesięcznie, a dla tłustych kotów z PiS-u miliony. Ta lista, zobaczcie drodzy Państwo, jest tak długa, rolka się nie kończy, brakło nam dosłownie miejsca, dlatego zaraz rozwiniemy ją dalej w stronę rynku i zapraszam Państwa do odnalezienia na tej rolce tych milionerów z Opolszczyzny, których wymieniłem na tej konferencji prasowej. To jest ultra bulwersujące. Żyjemy w państwie oligarchicznym, w którym znajomi, towarzystwo polityczne dorabia się. Polacy płacą wysokie podatki, biednieją, mają paragony grozy i rachunki nabijani są w rachunek bezpośrednio przez spółki Skarbu Państwa. Dla nich są tylko miliony. Zapraszam serdecznie do przyjrzenia się liście. Poszukajmy razem Janusza Kowalskiego. On jest na tej liście. Kto znajdzie pierwszy, temu stawiam deser w tą deszczową pogodę. To jest bulwersujące. Wszystko, co mówi, wszystko, co robi Kowalski, jest po prostu dobrze, płatnie zorganizowaną sposobem na zarobienie jeszcze więcej.